No i kontynuujemy tematy z polskiej polityki krajowej. Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy. Zanim do rolnictwa, jak pan poseł patrzy z pewnego pewnie dystansu na obecny spór polityczny w Polsce, przyjęcie środków własnych, ale też kłótnia w obozie rządzącym, kolejna kłótnia, tym razem o kształt Polskiego Ładu. Jak wygląda polska scena polityczna? Na ile ona jest stabilna, panie pośle? Myślę, że do wyborów dotrwa, natomiast różnice zdań w demokracji i w polityce są chyba dość oczywiste. Wie pan, nigdy nie ma sytuacji komfortowych, choćby kwestia tych środków z Funduszu Odbudowy. One oczywiście są Polsce potrzebne. A z drugiej strony trzeba powiedzieć, że Unia Europejska, na co zwraca zresztą Ziobro uwagę, również zaczyna brać pod but poszczególne kraje, próbując wymusić ideologicznie takie działania, jakie są centrum zarządzania tym lewicowemu, lewackiemu w Brukseli wygodne. Polski rząd prawicowy zapewne jest solą w oku i dlatego mogą być różnego rodzaju działania ze strony Unii Europejskiej, które będą kwestionowały czy ograniczały nasze prawo do decydowania. Z drugiej strony w polityce liczą się państwa silne, państwa zamożne, państwa gospodarczo rozwinięte. Nie ma złudzeń, że tylko mocny się liczy. Więc czy możemy sobie pozwolić na to, by w najbliższych kilku latach zrezygnować z dużych środków, które mogłyby zdecydowanie rozwinąć naszą gospodarkę, również podnieść jakość życia obywateli. Nie, i to jest ten dylemat, to jest to wszystko, co jest zasadniczym. Zbigniew Ziobro mówi nie warto, Jarosław Kaczyński mówi warto, pan poseł chyba też mówi warto, bo zagłosował pan za. Uważam, że my sobie z takich pieniędzy zrezygnować nie możemy. One są nawet w tej części kredytowej, to jest kredyt wspólny dla Europy. Jednocześnie ja z tego powodu widzę oczywiście różnego rodzaju obawy i zagrożenia, ale jednocześnie jest to kredyt na dobrych warunkach spłacany w ciągu 30 lat. Nie możemy sobie pozwolić, żeby nasza gospodarka, szczególnie w okresie po pandemii, przepraszam za wyrażenie, buksowała, zwalniała, nie odzyskała odpowiedniej szybkości wzrostu. Bez tych pieniędzy byłoby to praktycznie niemożliwe. Dlatego warto zaryzykować. Warto zaryzykować, aż jest takie pytanie, czy nie trzeba będzie kiedyś z tej Unii Europejskiej uciekać albo wychodzić. To się pojawiało się nie tylko w szeregach Konfederacji, ale także chyba w Solidarnej Polsce. Nikt nie ma odwagi powiedzieć tak, za parę lat Unia Europejska będzie, już nie będzie dla nas przychylna, nie będzie dla nas korzyścią, tylko będzie dla nas stratą. Czy pan poseł projektuje taką przyszłość, że może kiedyś trzeba będzie powiedzieć, nam to już się nie opłaca po prostu? To jest realny scenariusz. Żadne struktury gospodarczo-polityczne nie trwały w nieskończoność. Unia Europejska ewoluuje w kierunku absolutnie dla mnie niedopuszczalnym. Ja kiedy sobie przypominam referendum 2003 roku, byłem wtedy szefem izb rolniczych w Polsce, największej polskiej organizacji rolniczej. Ja przekonywałem rolników do tego, że nawet mając wątpliwości, trzeba wchodzić do bloku państw zachodnich, bo układ geopolityczny między Rosją a Niemcami jest na tyle dla nas trudny, skomplikowany i ryzykowny, że trzeba być elementem struktury międzynarodowej. Ale wchodziliśmy do Unii Europejskiej suwerennych państw, które z sobą ściśle współpracują przede wszystkim w obszarze gospodarczym, zachowując swoją niezależność i suwerenność w podstawowych elementach polityki. To była Unia zakładana przez polityków chrześcijańskiej demokracji. Nawet toczy się proces beatyfikacyjny ojców założycieli. A co się z Unią porobiło? Stała się, przepraszam, lewacka. Próbuje stworzyć państwo federacyjne, europejskie państwo federacyjne. Próbuje przejmować jak najwięcej kontroli i władzy przez urzędników brukselskich. Ja to oczywiście dostrzegam. Polska może, tak jak
widział to papież Jan Paweł II, bo często się do papieża odwołujemy, dla mnie był wielkim autorytetem, mówił, że Polska ma jakąś rolę do odegrania w Europie, ma starać się, żeby ta Europa była oparta o wartości, które w ogóle Europę stworzyły, między innymi o chrześcijaństwo. Od tego wszystkiego jest w tej chwili w Europie totalny odwrót. To jest kierunek, który w sensie ideologicznym jest zaprzeczeniem tradycji europejskiej, jest próbą zbudowania nowego człowieka europejskiego. Tu się kłania szkoła frankfurcka. To jest neomarksizm, który jest w tej chwili realizowany. I nie wiem, czy można budować wspólny organizm gospodarczy, który będzie realną konkurencją dla potęgi chińskiej, a Stanów Zjednoczonych czy innych jakichś potęg, które powstają na kontynentach. Wspólnie razem Europa byłaby w stanie być konkurencyjna, ale czy jest możliwość budowania skutecznego takiego projektu gospodarczego, jeżeli podstawowe wartości etyczne, moralne, ideowe tak mocno Europę różnią? Polska ma może szczególną rolę, ale jednocześnie też musimy widzieć swoje ograniczenia i wielkość, i położenie. Jesteśmy w trudnej sytuacji, ale ja nie wykluczam scenariusza, nie zachęcam do niego, ani on nie jest moim marzeniem, ale że pomysł tak mocno zmieniony, jakim jest wspólnota europejska, która ewoluowała od wspólnoty węgla i stali i jest teraz Unią Europejską, że to kiedyś, nie sądzę, żeby za mojego życia, ale że ten projekt zakończy się klapą. Węgla w Unii Europejskiej coraz mniej, stali zresztą również, bo normy klimatyczne są takie, że opłaca się produkować stal na Ukrainie, gdzie nie ma żadnych wymagań, a potem ją importować do Unii Europejskiej. Zresztą stali, zdaje się, w Polsce, nie tylko w Polsce, w ogóle w Unii raczej brakuje. No dobrze, to... Wie pan, to jest jeszcze jedno zdanie. To jest hipokryzja właśnie Unii Europejskiej, bo owszem, no wszyscy na świecie powinniśmy działać na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych, chociaż dyskusja o tym, czy one są cyklicznym elementem zmian klimatycznych naturalnie zachodzących, czy wpływem człowieka się toczy i właściwie nie ma mądrych, którzy by jednoznacznie to przesądzili. Ale Europa chce być ekologiczna, chce być czysta, chce być szlachetna, chce realizować energię odnawialną, całkiem inaczej podchodzić do przyrody, przy okazji niszcząc swoje rolnictwo, tylko że brudną energię wypycha poza granicę Unii Europejskiej. Problem fotowoltaiki choćby. Panele, których, jak eksperci mówią, wytworzenie tych paneli jest tak skomplikowane, kosztowne i niszczące środowisko, że nigdy energia wytworzona przez te panele tego nie odrobi. To jest problem, jak utylizować. Praktycznie nie ma w tej chwili możliwości łopaty wiatraków energetycznych. Są ogromne cmentarzyska, gdzie to się składuje i tak dalej, i tak dalej. Brudną energię wypychamy do Wietnamu, do Azji Wschodniej, do Chin. Niech tam się trują, sądząc, że powietrze stamtąd nie cyrkuluje nad całą kulą ziemską. To jest jakaś głupota. Bogaci ludzie bogatej północy, w szczególności Europy, udają szlachetnych, udają takich właśnie dbających o klimat, o kulę ziemską, tą gloryfikację młodej dziewczyny, wypreparowanej młodej dziewczyny ze Szwecji, której wszyscy teraz słuchają, a jednocześnie ta brudna energia, która na świecie dla wytworzenia tych wszystkich przyjaznych ponoć środowisku instalacji powstaje gdzie indziej na świecie. To jest cynizm. Cynizm, o którym też trzeba mówić. To jeszcze na koniec, panie ministrze, przy telefonie Jan Krzysztof Ardanowski, do rolnictwa przejdźmy, bo wydaje się, że w ramach tego nowego Zielonego Ładu, który jest w zasadzie chyba jedyną, a może na pewno najsilniejszą obecnie spoiwem Unii Europejskiej, jest także transformacja rolnictwa na bardziej zielone. Mówiono, przynajmniej nasz komisarz Janusz Wojciechowski w Brukseli mówi, że to jest szansa dla Polski właśnie. Jak ta szansa będzie realizowana i na ile udało się poszerzyć tą szansę w ramach Krajowego Planu Odbudowy? To jest i szansa, i zagrożenie. I tu komisarz jest naiwny, jeżeli widzi te same szanse, nie widząc z drugiej strony medalu. Może nie chcę pana komisarza bardzo tutaj jakoś, może źle cytuję, ale się często mówił, że to jest szansa.
Dobrze. Ja też uważam, że rolnictwo jako ważny element gospodarki, szalenie ważny, to nie jest partykularny interes rolników, to jest potrzebne społeczeństwu, konsumentom, dobrze funkcjonujące rolnictwo. Rolnictwo również musi starać się zmniejszyć presję na przyrodę, być bardziej zrównoważone, stosować mniej dokuczliwych dla przyrody środków chemicznych. To jest oczywiste. Ale żeby rolnicy spełnili te wszystkie ideologiczne, bo to są tylko ideologiczne wyzwania Zielonego Ładu, to prym wiedzie pan komisarz Timmermans, którego wszyscy znamy, mówiący o sztucznym mięsie i o tym, że należy zrezygnować z hodowli zwierząt, a ci, którzy mu wtórują, twierdzą w ogóle, że mleko jest szkodliwe, miód kradnie przyrodzie, a w ogóle człowiek jest barbarzyńcą, który niszczy przyrodę, najbardziej rolnicy. No jak trudno się z tym zgodzić, to są poglądy głupie, nieoparte na żadnej wiedzy. Żeby rolnictwo europejskie, nie tylko nasze, ale bliższa ciału koszula, żeby mogło spełnić te wszystkie wymagania, które ideolodzy europejscy nakładają, musi mieć duże środki inwestycyjne na nowe systemy uprawy, nowe systemy nawożenia, siewu, ochrony roślin, rolnictwo precyzyjne, roboty. To wszystko nauka wymyśliła, tylko żeby zastosować te wszystkie nowe narzędzia, których zdecydowanej większości nie ma w polskim rolnictwie, a na pewno nie ma ich w małych gospodarstwach, to są potrzebne środki na inwestycje. I ja się denerwuję, bo z jednej strony widzę, ale że polski, tylko polski przerwę, ład, bo to jest inny... tak, bo z jednej strony mówi się, że Nowy Zielony Ład to ma być szansa dla małych, ekologicznych, czy tak tradycyjnych, bo to jest chyba lepsze słowo niż ekologiczny, tradycyjnych gospodarstw, panie, a tym samym tylko się jest odwrotnie. To jest takie same hasło, jak to, że Zielony Ład jest jedynie, ma tylko dobre strony. To samo się mówi o tych małych gospodarstwach. Ja jestem największym może w Polsce obrońcą małych gospodarstw, bo widzę ich rolę i kulturotwórczą, i w strukturze społecznej, i w aktywności społecznej małych miejscowości, zachowaniu ich żywotności społeczno-ekonomicznej. Ja to wszystko widzę, tylko te małe gospodarstwa, jeżeli nie dostaną istotnego zastrzyku na inwestycje podkreślam, to one pierwsze upadną pod ciosami Zielonego Ładu. A tu na te inwestycje, ani w planie odbudowy, który jest ogromną z dopływem gotówki, ani w Polskim Ładzie, ja tych pieniędzy dla rolników nie widzę. Są duże środki na poprawienie jakości życia na obszarach wiejskich i jestem z tego zadowolony. Ja też mieszkam na wsi. Termoizolacja, wymiana kotłów, szerokopasmowy internet, ba, emeryci skorzystają, jeżeli podatek, minimalna emerytura w zdecydowanej większości rolników obejmuje, bo tam grosze te emerytury wynoszą, będzie prowadzony. Tak, no to są korzyści, to jest oczywiste, no poprawa jakości życia, tylko że żeby się nie okazało, że całe społeczeństwo będzie jakość życia podnosiło, będziemy żyli z mniejszymi problemami dojazdowymi, z dobrze rozwiniętymi usługami. Tylko rolników zabraknie. Tylko że okaże się, że gospodarstwa w międzyczasie będą upadały, a kto wtedy wyżywi i Polaków, i kto wyżywi Europę? A oprócz tego kraje, które mają przyzwoitość, te warunki do uprawy, do rolnictwa. Polska należy do takich. Pomimo tam problemów z wodą, ze słabymi glebami, jest generalnie krajem o korzystnych warunkach rolniczych. To są również obowiązki wobec ludzkości. Żywienia tych wszystkich, którzy w uproszczeniu powiem, na Saharze żywności nie wytworzą. Więc nie wolno niszczyć rolnictwo. Ono musi być doinwestowane, a jako żywo ja tych pieniędzy na inwestycje rolnicze, nie wiejskie, jeszcze raz podkreślam, w jakiejś tam dużej ilości nie widzę. Teraz rząd jeszcze poprosił o miesiąc konsultacji Krajowego Planu Odbudowy. Liczy pan poseł także jako przedstawiciel prezydenta niejako na to, że tam jeszcze dojdzie do jakiejś zmiany, że ten program bardzo, będzie... Bardzo na to liczę. My poświęciliśmy dużo czasu w Radzie przy prezydencie na analizę planu odbudowy. No pierwsza wersja to w ogóle kpina. 1,5% przeznaczone z tych 250 czy 60 miliardów złotych, 1,5% przeznaczone na rolnictwo. No jakieś nieporozumienie. Inna sprawa, że
Ministerstwo Rolnictwa musi o to twardo zabiegać. To nie jest tylko łaska, którą minister robi, to jest obowiązek wobec tych, których ma w rządzie reprezentować, przekonywać innych ministrów, iść do premiera. No udało się to podnieść na około 6%, ale to w dalszym ciągu, choćby biorąc pod uwagę, że rolnictwo jest bardzo ważnym działem gospodarki, dostarczającym również dużych środków z eksportu, 34 miliardy euro w zeszłym roku eksport. To są już naprawdę liczące się pozycje w handlu międzynarodowym. No to tych pieniędzy dla rolników jest tam, to jest jak na lekarstwo. No, proszę o pamiętanie i liczę na to, że... A był pan u Jarosława Kaczyńskiego albo u premiera z tym? Było jakieś bezpośrednie spotkanie z kancelarii prezydenta? Decyzje ostateczne podejmują najważniejsi politycy w Polsce, ale obowiązkiem ministra rolnictwa jest zabieganie o te środki, tłumaczenie innym ministrom, którzy mają swoją wiedzę o innych sprawach, znają się na innych sprawach, ale jak sądzę na rolnictwie nie za bardzo, no to minister rolnictwa musi również im to tłumaczyć, jeżeli trzeba, a jest człowiekiem ponoć o dobrych relacjach z prezesem Kaczyńskim, bo był bezkrytycznym piewcą piątki dla zwierząt, w przeciwieństwie do mnie, jest wspierany przez pana premiera, no to pan minister ma w tej chwili realne szanse na to, żeby zapewnić duże środki na inwestycje w rolnictwo, podkreślam, w rolnictwo, bo bez tego rolnictwa problemy to dopiero się mogą zacząć. Proszę sobie wyobrazić, że w tych różnych kryzysach, takich choćby jak pandemia, która może trwać latami w różnych odsłonach, na przykład zabrakłoby żywności. To byłaby dopiero tragedia. Dlatego o rolnictwo trzeba dbać. Nie dlatego, że to jest, jeszcze raz powtórzę, jakiś partykularny, indywidualny interes samych rolników, których się często krytykuje, przedstawia jako ludzi chciwych i pazernych, co jest absolutną nieprawdą, ale jest to interes konsumentów, a wszyscy jesteśmy konsumentami. Dzwon wybija 9:00. Jan Krzysztof Adanowski był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. I tak dzwonem niektóre rzeczy się kończą, niektóre zaczynają. Kończy się Poranek Wnet, a zacznie się serwis informacyjny. Dziękuję Państwu bardzo. Razem z Aleksandrem dziękujemy Państwu za uwagę. Inną Nowakowską, która była wydawcą dzisiejszego poranka. I do usłyszenia.